Witam Państwa serdecznie. Chciałem Państwu dzisiaj przedstawić najnowszą moją książkę dotyczącą klauzuli porządku publicznego. Jest to ta właśnie książeczka, która została wydana we wrześniu tego roku przez wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest to praca napisana na podstawie mojej obronionej pracy doktorskiej, którą obroniłem w roku 2017 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Książka ta dotyczy klauzuli porządku publicznego. Rozumiem, że jest to instytucja dla Państwa może dosyć enigmatyczna. Myślę, że jakby zapytać pierwszego z brzegu prawnika, to również w pierwszej chwili mógłby nie wiedzieć, o czym mówimy. Natomiast klauzula porządku publicznego jest to instytucja, która jest znana, instytucja prawna, która jest znana prawu już od XIV wieku. Rozwijała się ona sukcesywnie przez wieki średnie, przez czasy oświecenia, przez czasy nowożytne, aż do dzisiaj. Dzisiaj jest rozpowszechniona w wielu aktach prawnych, w tym w polskim systemie prawa, w szczególności w kodeksie postępowania cywilnego i w aktach dotyczących prawa prywatnego międzynarodowego. Kodeks postępowania cywilnego to, myślę, instytucja prawna, akt prawny, który już Państwu jest bliżej znany, ponieważ określa on reguły postępowania cywilnego, reguły, według których toczy się większość postępowań sądowych w Polsce, między innymi postępowania alimentacyjne, odszkodowawcze, postępowania o różnego rodzaju długi czy postępowania o rozwód. Długo by, proszę Państwa, można mówić na temat klauzuli porządku publicznego, bo w tym zagadnieniu jest wiele wątków szczegółowych dotyczących zakresu tej instytucji, sposobu jej stosowania, sposobu jej konkretyzacji. Ale wydaje mi się, że tą instytucję najlepiej Państwu zobrazować poprzez pokazanie, omówienie pewnego orzeczenia, pewnego przykładu z życia wziętego. Wówczas Państwu najlepiej będzie zapoznać się z tą instytucją prawną. Więc posłużę się tutaj przykładem sprawy sądowej, która dotyczyła rodziny państwa Cimoszewiczów, byłego premiera Polski, pana Cimoszewicza Włodzimierza. W 2005 roku znany wszystkim tygodnik Wprost napisał artykuł dotyczący rodziny państwa Cimoszewiczów. Artykułem tym poczuła się urażona córka pana Cimoszewicza wraz z jej mężem, którzy zamieszkiwali w Stanach Zjednoczonych i tam też częściowo ukazał się nakład tygodnika Wprost. W związku z tym, skoro poczuli się urażeni treścią tego artykułu, postanowili, co zresztą dokonali, wnieść powództwo przeciwko tygodnikowi Wprost do sądu amerykańskiego. Tak też się stało, sprawa trafiła do sądów amerykańskich i sądy amerykańskie okazały się bardzo hojne dla rodziny państwa Cimoszewiczów, ponieważ uznały ich roszczenia i zasądziły dla nich od tygodnika Wprost niebagatelną kwotę 5 milionów dolarów tytułem odszkodowania za, mówiąc ogólnie, za naruszenie dóbr osobistych, przy czym część tego odszkodowania to było odszkodowanie karne. W związku z tym rodzina państwa Cimoszewiczów, aby uzyskać to odszkodowanie od tygodnika Wprost, który swoją siedzibę miał na terytorium Polski, musiało wystąpić do sądów polskich, aby ten wyrok został uznany, aby mógł być wykonany na terytorium Polski, bo tak reguluje to prawo Polski. W związku z tym państwo Cimoszewicz wystąpili do sądu polskiego o uznanie, o wykonanie tego wyroku na terytorium Polski. Sprawa
toczyła się w kilku instancjach, ostatecznie trafiła przed oblicze Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy wydał dosyć szerokie uzasadnienie, które można streścić jakby krótką konkluzją. Sąd Najwyższy uznał, że do klauzuli porządku publicznego, czyli do podstawowych zasad porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, należy zaliczyć adekwatność, proporcjonalność środków cywilnoprawnych stosowanych przeciwko sprawcy szkody. Czyli uznał, że to odszkodowanie po prostu musi być adekwatne do polskich realiów. Finalnie Sąd Najwyższy skierował sprawę do ponownego rozpoznania do sądu apelacyjnego. Ostatecznie sąd apelacyjny, będąc związanym wytycznymi Sądu Najwyższego w tej sprawie, przyznał rodzinie państwa Cimoszewiczów kwotę 50 tysięcy dolarów, czyli około 150 tysięcy złotych, a więc kwotę znacząco mniejszą niż 5 milionów dolarów. Sąd apelacyjny uznał, że kwota 5 milionów dolarów, nieco pomniejszona w tym toku instancyjnym, była po prostu nieadekwatna, wygórowana do polskich realiów i gdyby chcieć uznać wyrok sądu amerykańskiego na terytorium Polski, to tym samym rodzina państwa Cimoszewiczów byłaby uprzywilejowana na skutek zastosowania prawa amerykańskiego na terytorium Polski. I na to sąd polski nie mógł się zgodzić. Więc finalnie rodzina państwa Cimoszewiczów, zamiast uzyskać od tygodnika Wprost 5 milionów dolarów, uzyskała kwotę jedynie 50 tysięcy dolarów. I taki, proszę państwa, jest sens. Taka jest funkcja klauzuli porządku publicznego. Ochrona polskiego systemu prawa, polskich obywateli co do zasady, przed skutkami zastosowania prawa obcego na terytorium Polski, przed skutkami zastosowania orzeczeń sądów zagranicznych na terytorium Polski. Zachęcam wszystkich państwa zainteresowanych bliżej tą tematyką do zapoznania się z moją książką. Już wkrótce, myślę, będzie ona dostępna w większości księgarni internetowych. Serdecznie dziękuję za uwagę, pozdrawiam państwa i do zobaczenia.